Jan Szczepanik, urodzony w 1872 roku w Rudnikach koło Mościsk. Polski nauczyciel i wynalazca, zwany polskim Edisonem czy galicyjskim Da Vinci, był samoukiem. Rok 1901. Jan Szczepanik prezentuje światu pierwszą kamizelkę kuloodporną. Publicznie wykonywane testy wykazały, że tkanina Szczepanika jest odporna na kule przebijające blachę żelazną. Na archiwalnych zdjęciach widzimy wynalazcę sprawdzającego działanie kamizelki na swym służącym Janie. Szczepanik oddał strzał z rewolweru 8 mm z odległości zaledwie 3 kroków. Wynalazca ten stał się znany na całym świecie, gdy jego wynalazek uchronił przed śmiercią króla Hiszpanii Alfonsa XIII. Został uhonorowany przezeń wysokim odznaczeniem państwowym. Jan Szczepanik jest autorem ponad 50 wynalazków i kilkuset opatentowanych pomysłów technicznych z dziedziny fotografii barwnej, tkactwa czy telewizji.